Jakub Maciejewski, telewizja w Polsce.pl, program Gorące Pytania. Program, w którym pytamy dzisiaj pana wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego o napięcia w Brukseli, też no napięcia polsko-niemieckie w dużej mierze. Pan minister jest już z nami na łączach, witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, no doszło do pewnego porozumienia wokół budżetu, aczkolwiek rozporządzenie dotyczące łączenia praworządności z wydatkowaniem pieniędzy w pewien sposób zostało także uznane. Niech pan minister pozwoli przytoczyć wypowiedzi naszego gościa sprzed paru dni, wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia, który bardzo krytycznie o tym porozumieniu się wypowiadał. Proszę o materiał. Ono przewiduje uruchamianie procedury, która nie byłaby jednomyślna. Czyli nie wszystkie państwa się zgodzą, ale większością kwalifikowaną byłoby zwykłe głosowanie. Panie ministrze, jakby pan się do tego ustosunkował? No to jest jeden z bardzo krótki, wycięty z kontekstu fragment wypowiedzi pana ministra. Ja oglądałem ten wywiad i on tam przedstawiał znacznie szerszy katalog zarzutów. Natomiast przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej rozporządzenia mają taki charakter, że można je w dowolnej chwili zmienić. Więc skupianie się w tym momencie na tym, jaka jest treść rozporządzenia i przykładowo, gdybyśmy poszli tą ścieżką, że walczymy tylko i wyłącznie o zmianę rozporządzenia, teoretycznie nawet, że byłaby to ścieżka udana i tę zmianę byśmy wywalczyli, moglibyśmy wpaść w ten sposób w bardzo niebezpieczną pułapkę, bo za kilka miesięcy Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej większością kwalifikowaną właśnie mogłyby dowolnie to rozporządzenie zmienić i w zasadzie albo przywrócić zasady niekorzystne dla Polski, albo wręcz te zasady jeszcze bardziej pogorszyć. To, co zrobiliśmy, ta ścieżka alternatywna, którą wybraliśmy, jest dużo bezpieczniejsza, bo ona na to rozporządzenie nakłada pewne ramy, pewne bariery, pewne granice, poza które wyjść nie będzie można. A podstawową zasadą tutaj jest przede wszystkim oparcie tego całego mechanizmu wyłącznie o przypadki konkretnych nadużyć finansowych. I o to nam od początku chodziło. My zresztą od samego startu tych negocjacji mówiliśmy bardzo jasno. Polska nie sprzeciwia się ścisłej ochronie budżetu Unii Europejskiej. My chcemy, żeby budżet był lepiej chroniony. Chcemy walczyć z oszustwami, z wyłudzeniami, z różnego rodzaju nieprawidłowościami. Natomiast to musi być konkretne. To musi być oparte na faktycznych błędach, naruszeniach, przestępstwach. Wtedy tak. Ogólne braki, ogólne zarzuty nie wystarczają i dzięki tym konkluzjom nie będą wystarczały do uruchomienia mechanizmu. Panie ministrze, te ramy, które Polska i Węgry narzuciły Unii Europejskiej, ramy rozporządzenia, żeby ono nie dotyczyło widzimisię politycznego elit unijnych, jest jednak słabsze niż samo rozporządzenie i o tym również mówił pan wiceminister Woś. Przypomnijmy jego słowa. Oni doskonale wiedzą. Konkluzje są konkluzjami. Przepraszam, to może być trochę świstek papieru. Co mówi komisja o konkluzjach? Konkluzje Rady Europejskiej nie są prawnie wiążące. I to czytam z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i tak dalej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czyli w Europie doskonale sobie zdają sprawę, że mogą w konkluzji sobie wpisać, co chcą, ale to nie będzie prawo. Tu też bardzo ostre zarzuty i mówienie, że te konkluzje są naprawdę niewiele warte. Czy pan minister by się z tym zgodził, czy nadaje jednak wyższą rangę tej formule, jaką są konkluzje? No, w tych samych wypowiedziach, w których słyszymy, że te konkluzje są niewiele warte i mam wrażenie, że także w samym tym wywiadzie padło też zdanie, że Polska popełniła, że polski rząd popełnił błąd, zgadzając się w lipcu na pewne rozwiązania. No ale przecież w lipcu to, co zostało uzgodnione, to również było w formie konkluzji. To jak to? W lipcu te konkluzje były wiążące, dawały możliwość zmiany prawa, a teraz są niewiążące, teraz są ściskiem papieru. To samo słyszymy o kwestiach na przykład regulacji klimatycznych. W kwestiach klimatycznych konkluzje są wiążące, a tutaj są niewiążące i Komisja Europejska mówi, że to jest nieprawda. Na marginesie to akurat to nie jest zgodne z prawdą, bo Komisja Europejska od razu potwierdziła, że dokładnie tak będzie rozumiała to rozporządzenie. Dlatego zresztą, że w konkluzjach jest zobowiązanie dla Komisji Europejskiej do przestrzegania tych kryteriów, które w konkluzjach zostały wprowadzone. Myślę, że warto zamiast też skupić się na pojedynczych słowach z różnych dokumentów, czytać cały kontekst. A cały kontekst jest taki, że w ramach konkluzji zawsze działają inne instytucje unijne i to dlatego nie jest słabsze od rozporządzenia. Wręcz przeciwnie, to jest silniejsze od rozporządzenia, bo rozporządzenie może być zmienione.
I o tym, mam wrażenie, zbyt często zapominamy, że rozporządzenie mogło być w dowolnym momencie zmienione. Oczywiście moglibyśmy powiedzieć, że jest niezgodne z prawem, niezgodne z traktatami, zaskarżymy je do Trybunału, ale nie mielibyśmy żadnego wpływu na to, ani jaki będzie ten wyrok, ani na to, że zostanie ono zmienione większością 15 państw. Po prostu taka jest procedura i nie da się tego zatrzymać. Panie ministrze, jeśli nie zmieniły się te ustalenia z lipca, to samo przyklepano w grudniu, to czemu rząd ogłosił taki wielki sukces? Bo już pomijając to stanowisko Solidarnej Polski, ale właśnie zarówno z Ministerstwa Sprawiedliwości, jak i od państwa słychać te głosy, że powtórzono przecież ustalenia z lipca. Więc o co było to całe napięcie, które dyskutowaliśmy w mediach przez ostatnie dni czy nawet tygodnie? Chodziło właśnie o to, że została podjęta próba odejścia od tego, co ustalono w lipcu. Została podjęta próba wprowadzenia takich zasad, które pozwalałyby na interpretację tego mechanizmu w sposób bardzo arbitralny, bardzo rozszerzający. To rozporządzenie samo w sobie, bez tego kagańca, którym są konkluzje Rady Europejskiej, dawałoby możliwość znacznie większej swobody interpretacyjnej i dawałoby możliwość w zasadzie uznaniowego karania państw za kwestie niezwiązane z tymi malwersacjami, konkretnymi przypadkami nadużyć finansowych. Dlatego właśnie musieliśmy doprowadzić, temu służyło weto, bo weto nie było celem samym w sobie, żeby wszystko na stałe zablokować, tylko żeby doprowadzić do tego, tak jak każde państwo Unii Europejskiej ma do tego prawo, żeby doprowadzić do tego, żeby pozostali zrozumieli. Nie wszyscy to akceptują, musimy wrócić do stołu, musimy ustalić to w taki sposób, żeby całe 27, wszystkie 27 państw Unii się zgodziło i dokładnie to, dokładnie ten cel został osiągnięty. Jak dobrze rozumiem, panie ministrze, czyli w lipcu było rozporządzenie i konkluzja, a w grudniu liderzy Unii Europejskiej chcieli od tej konkluzji odejść, czy tak? Rozporządzenie tak naprawdę pojawiło się już w 2018 roku. W czasie szczytu budżetowego w lipcu my porozumieliśmy się w konkluzjach, że zostanie wprowadzony mechanizm ochrony budżetu Unii Europejskiej związany z interesem finansowym Unii Europejskiej osadzony w traktatach unijnych. Tak, Polska na takie rozwiązanie się zgodziła, żeby to było zgodne z traktatami. Następnie jednak rozporządzenie w toku prac legislacyjnych już między Parlamentem Europejskim a Radą Unii Europejskiej przy sprzeciwie Polski, bo te prace się toczyły, ale Polska tam wyrażała sprzeciw, zaczęli to rozszerzać, wprowadzając elementy różnego rodzaju generalnych ryzyk, generalnych arbitralnych klauzul, które pozwalałyby to dodatkowo używać w sytuacjach, które nie mają związku już z samą ochroną budżetu, czyli wyszli niejako poza ten mandat wyznaczony w konkluzjach. Dlatego właśnie tymi konkluzjami z ostatniego szczytu trzeba to było doprecyzować, ograniczyć poprzez wprowadzenie tych konkretnych kryteriów, a narzędziem realizacji tego będzie to zobowiązanie Komisji Europejskiej, które Komisja Europejska już na siebie przyjęła. W takim razie, panie ministrze, jak rozumiem, te generalne ryzyka, które przywódcy Unii próbowali sformułować, czyli rozszerzenie tego pilnowania praworządności nie tylko z kwestii wydatkowania, ale na te polityczne, nieokreślone płaszczyzny, no to właściwie była taka chyba zła wola niektórych zachodnich przywódców, którzy chcieli uzyskać narzędzie do nacisków na Polskę w bardzo różnych sprawach, jak na przykład sądownictwo, czy jak na przykład kwestie obyczajowe? Myślę, że taki miał być cel, dlatego że rzeczywiście im bardziej uznaniowe są procedury, im bardziej brak konkretnych kryteriów, które trzeba spełnić, tym mocniej można nadużywać tych rozwiązań, tym bardziej one są podatne na dowolną interpretację i to taką interpretację, która jest stricte polityczna, oderwana od kwestii prawnych, od kwestii faktycznych, od kwestii dowodowych. Więc takie ryzyko z pewnością istniało. Na całe szczęście udało nam się doprowadzić do tego, żeby to ryzyko wyeliminować poprzez wprowadzenie zasady, że tylko w przypadku tych konkretnych kryteriów ten mechanizm może być używany. Nie można go stosować, tam jest nawet taki zapis, nawet w razie stwierdzenia, że doszło do naruszenia zasady unijnej, tu akurat mowa o zasadzie państwa prawnego, nie można, nie wystarcza to do zastosowania mechanizmu, dopóki nie ma związku z konkretnymi naruszeniami budżetu.
Jednakże wnioskując nadal z pańskich słów, wiele wskazuje na to, że w Unii Europejskiej są potężne siły, których po prostu wolą, intencją jest ograniczyć polską suwerenność i wykorzystały one kryzys pandemii, ten kryzys także ekonomiczny, który w związku z nią wybuchł, aby przeforsować te rozwiązania ograniczające suwerenność no różnych państw, ale nas interesuje Polska. Abstrahując od tego, że się udało nam obronić, to jednak te złe intencje są chyba jakimś sygnałem alarmowym dla naszego państwa. Niewątpliwie jest tak, że walka o polską suwerenność, o znaczenie Polski i w Europie, i na świecie, w polityce międzynarodowej, to nie jest walka, którą można raz na zawsze wygrać i powiedzieć, że zakończyliśmy bitwę, zakończyliśmy wojnę i od tej pory już nikt nigdy nie będzie zagrażał polskiej suwerenności. To jest niezmienna, codzienna praca, bo cały czas oczywiście tego rodzaju próby będą podejmowane. To się też dzieje niestety w dużym stopniu ze wsparciem i z inspiracją naszych polityków krajowych, którzy sami starają się o to, aby na Polskę były nakładane różnego rodzaju sankcje, kary, żeby Polska była atakowana też przez te podmioty zagraniczne, podmioty zewnętrzne. No niestety, takie są po prostu fakty i wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę. Dlatego trzeba cały czas walczyć. To nie jest coś, co się zakończyło. Na pewno kolejne próby będą podejmowane, a my nadal będziemy konsekwentnie Polski bronić przed takimi atakami, no bo na tym polega mądra polityka zagraniczna, żeby zawsze twardo bronić swojego interesu narodowego. Czy spodziewacie się państwo w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jakie jeszcze mogą pojawić się formuły ograniczania polskiej suwerenności w prawodawstwie Unii Europejskiej, czy właśnie w takich pozatraktatowych sztuczkach? Na pewno obserwujemy to nie tylko w Unii Europejskiej, ale w ogóle w obszarze prawa międzynarodowego, przez różnego rodzaju instytucji międzynarodowych, coraz większą tendencję do prób przekształcania tak zwanego soft law, czyli tego miękkiego prawa międzynarodowego, które formalnie nikogo nie wiąże, wyznacza pewnego rodzaju deklaracje, które mogą być no powiedzmy inspiracją do podejmowania dalszych zmian, no ale nie mogą stanowić, nie mogą wpływać bezpośrednio na porządek prawny w państwach, ale stopniowo obserwujemy konsekwentnie od kilkunastu ostatnich lat próby zmiany tej procedury i próby używania tych miękkich pozornie narzędzi do wpływania na zmiany także w polityce państw, polityce wewnętrznej. I z tego rodzaju działaniami będziemy mieli do czynienia i w porządku unijnym, i w porządku międzynarodowym, w porządku ONZ-owskim, różnego rodzaju rezolucje dotyczące czy to kwestii definicji małżeństwa, czy to kwestii światopoglądowych, kwestii różnego rodzaju z tego jak państwa mają funkcjonować. Wszystko oczywiście to się odbywa w takim porządku liberalnym, który jest fałszywie przedstawiany jako wyłączny, jedyny możliwy charakter demokracji. Demokracja liberalna jako jedyna jej akceptowalna forma. No w rzeczywistości ta demokracja sama w sobie polega na tym, że to po prostu ludzie powinni decydować, a nie organizacje międzynarodowe. I my będziemy zawsze twardo stać na tym gruncie, że prawo międzynarodowe wiąże państwa w zakresie podpisanych umów międzynarodowych, ale w zakresie tych prób wymuszania pozaprawnego różnych zmian nie będzie się można na to zgodzić. Z tego jednak wynika, że ta nasza suwerenność, czy nasz ład, który my tutaj chcemy w Polsce formułować, tradycyjna rodzina, obrona przed gender, to ten ład jest dosyć kruchy, bo wystarczyłoby, parafrazując, premier Miękiszon albo w ogóle inny rząd, przyklepanie kilku dokumentów i natrwale zmienia się tę suwerenność, uzależnia się Polskę od tych międzynarodowych organizacji. Jak się przed tym bronić w takiej dłuższej perspektywie, nie tylko kadencji jednego Sejmu obecnego rządu? To prawda, pełna zgoda z tym, co pan powiedział, że tutaj jeśli byłby rząd, który wyrażałby zgodę na tego rodzaju zmiany, na wymuszanie na Polsce przyjmowania różnego rodzaju dokumentów, albo nawet nie tyle przyjmowania tych dokumentów, ale dokonywania zmian w prawie wewnętrznym pod wpływem tego rodzaju niewiążących wytycznych różnego rodzaju, no to takie niebezpieczeństwo istnieje i to się rzeczywiście może stać. Tak, z takimi próbami mieliśmy do czynienia przed rokiem 2015, kiedy różnego rodzaju ideologicznie nacechowane dokumenty, nawet nie tyle unijne, ale przede wszystkim w organizacji innych organizacji międzynarodowych, były transponowane do polskiego porządku prawnego w sytuacji, kiedy nie było takiego obowiązku, a społeczeństwo polskie też nie wyrażało
poparcie dla takich zmian. I tutaj tak naprawdę jedynym sposobem obrony jest zapewnienie tego, żeby rząd zawsze bronił polskiego interesu i stał na gruncie prawa powszechnie obowiązującego, a nie tego, które jest wymyślane przez różnego rodzaju liderów opinii, ten liberalny mainstream, który cały czas stara się tymi miękkimi, pozaprawnymi środkami oddziaływać na funkcjonowanie Polski, świata, wszystkich w zasadzie państw. A więc mądry wybór Polaków i wybieranie twardych polityków stojących na straży polskiej suwerenności to jedyna droga, aby oprzeć się naciskom Unii Europejskiej. Naszym gościem był wiceminister spraw zagranicznych pan Paweł Jabłoński. Serdecznie dziękuję za rozmowę, za wyjaśnienie nam tych trudnych spraw. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Dziękuję również państwu za śledzenie tego trudnego tematu i zostańcie państwo z nami. Za chwilę następny program Gorące Pytania.